W sobotę 15 października wystartowały rozgrywki czwartej ligi siatkówki kobiet. W meczu inaugurującym UKS Płomień Limanowa zmierzył się z drużyną UKS Grunwald Chełmek. Po wspaniałych dwóch setach gospodynie wygrały 3-0. Wynik ten z pewnością był rewanżem za mecz w poprzednim sezonie, kiedy to siatkarki z Limanowej przegrały z Grunwaldem Chełmek 3-0. Znaczy, wydaje mi się, że tak, bardzo się bałem tego meczu, prawdę mówiąc, ponieważ właśnie tak jak zostało przypomniane, że w tamtym sezonie dostaliśmy lanie, jak to już było powiedziane wcześniej, 3-0. No a w tym już jesteśmy dojrzalszą drużyną, przede wszystkim bardziej ograną i lepszą technicznie jak w tamtym sezonie. W pierwszym secie gospodynie cały czas utrzymywały kilkupunktową przewagę, wygrywając ostatecznie 25-14. Świetnie limanowskim siatkarkom wyszedł również drugi set, w którym wygrały 25-5. Po dwóch przegranych przeciwniczki zmobilizowały się i to one przez większą część gry prowadziły. W tej części również lepszy okazał się Płomień, wygrywając 25-22. Dzisiaj kluczem do zwycięstwa przede wszystkim była nasza, ku mojemu zdziwieniu, bardzo dobra zagrywka i przeciwniczki faktycznie miały z tym problem. I to niemały, ponieważ świadczą wyniki o tym, że faktycznie nie mogły przyjąć tej zagrywki. Po wygranym spotkaniu Płomień znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli. Na ten sezon przede wszystkim staramy się, aby budować atmosferę w drużynie, która jest jedną z podstawowych rzeczy w grach zespołowych. Co jeszcze? Technicznie jesteśmy na dobrym poziomie, ale tego grania nam troszkę brakuje, dlatego dla mnie była niewiadoma forma do tej pory, ale bardzo się cieszę ze zwycięstwa i dziewczyny faktycznie pokazały bardzo dojrzałą grę dzisiaj. Świetnie w tym spotkaniu zaprezentowała się nowo pozyskana przez Płomień zawodniczka Dorota Dziedzic. Pierwsze dwa sety to założenia, które realizowałyśmy i trenowałyśmy przez cały tydzień. Założenia, które podał nam trener przed meczem. Było super, duże przewagi. W trzecim secie nawiązała się wymiana, aczkolwiek cały czas starałyśmy się pamiętać o założeniach, jakie trener nam podał i realizować je. Tak więc do tego doszła jakaś odporność, nasze już zgranie i dużym szczęściem 3-0, bardzo się cieszymy. W drugiej kolejce rozgrywek Płomień na wyjeździe zmierzy się z dwójką Kraków.